jeden z tych kapelanów, ten skromny człowiek, a dzisiaj wspominamy go jako wielkiego męża stanu, ksiądz prymas Stefan Wyszyński tak mówił. Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co jest najdonoślejsze, to czysta duchowość naszego narodu, który ma prawo do własnej rodziny, niezależnej kultury, do własnego języka, nieprzybrudzonego i niekształconego przez naloty śmierci. Musimy mieć ambicję, bo nie jesteśmy narodem śmieci. Tak mówił prymas wiele lat temu. Czy, drodzy, te słowa nie są wciąż aktualne? Czyż my dzisiaj, korzystając z tego święta, nie mamy okazji, aby się ciągle uczyć od was, kochani, tego pięknego patriotyzmu, który przekuty został w ofiarę i poświęcenie tych, na których krzyże dzisiaj stoją. Byłem zdumiony, gdy 1 sierpnia w Legionowie z mojej parafii obchodziliśmy pięknie uroczystość Powstania Warszawskiego. Wiecie, co było piękne? Na tej uroczystości po raz pierwszy obok zawsze przychodzących, nawet o laseczce, kombatantów, weteranów, wydaje się, oni to muszą. Po co tam reszta mieszkańców, a gdzie tam szkoła, młodzież, dzieci? Niech wypoczywają, są wakacje. Ale wiecie, kto wtedy przyszedł? Kibice klubu Legia ze swoimi szalikami złożyli piękny wieniec. Ktoś może ich nazwać kibole. A ja się zapytam, a dlaczego to oni tak głośno na stadionie śpiewają hymn? A my tak po cichu, albo tylko z playbacku i płyty. A oni pokazali w Legionowie, że oni mają inną wartość. Nie dadzą się wpędzić w ten kanał, że to tylko kibole. Odcinają się od chuligaństwa. Byli na uroczystości. Przecież takich postaw nam nie potrzeba. Widzimy harcerzy, wspaniałych, zupy. Ale potrzeba nam tego świadectwa wszystkich, którzy właśnie przez swoją pamięć i wdzięczność pokażą nie tylko wam cześć, jeszcze żyjącym, jeszcze noszącym blizny i rany po tamtych czasach, ale z tego miejsca będą również czerpać jak ze źródła, aby iść w życie silnym,